Mamy, tak? Leci. Okay. Lecimy. Cześć, cześć. Witamy. Artur Bednarek, mistrz świata. I Damian Daszko. Mistrz pierdolenia głupot. A propos karate, to też miałeś, jaki miałeś w końcu? Polski? Polski, czego? Dwa razy walka o Europę. O świata. A świata, no właśnie. No. Federacji jakieś tam. Nie istotne. No to zawsze. Przechodzimy do rzeczy. Noże. Dzisiaj o realiach walki. We dwóch, bo jesteśmy akurat po szkoleniu w Gdańsku na sali Judo Grizzly. Ten? Czekaj, jest ze mną? Jest, kurde, tu, ja tam się zapatrzyłem, tak jest. Także tu widzimy. Elegancko pozdrawiamy prezesa Tomasza Kościelewskiego. Jesteśmy po, jak zwykle się przedłużyło, przeciągnęło. Tyle pytań, taka aktywność, jeszcze jakiś sparing, jeszcze coś. Jak zawsze realia. I teraz realia w odniesieniu do różnych szkoleń. Mm-hmm. Walki nożem, samoobrony nożem, zabijania nożem, mordowania nożem i innych tego typu rzeczy z nożem. I tego, co tam jest prezentowane. Co często widać, co bardzo fajnie wygląda, to ta cała filipińska machanina. No, nawiązałem przy klimacie. Tutaj problem jest dystans przede wszystkim, no bo w momencie, kiedy jesteśmy tutaj tak blisko i robimy sobie jakieś wiązanki, no to koordynacyjnie jest wszystko fajnie, ale wszystko to chodzi właśnie po to, żeby jakiś ten przerwać, przede wszystkim wyjść albo wejść, nie zostawać tutaj. Ja nie chcę być tutaj. Tutaj, kiedy obaj możemy się po prostu wypluć z siebie tlaki, no to nie jest to korzystne. Nie chcemy tam być. Zgadzasz, tu jest loteria, bo jak jesteśmy w tym dystansie, to fajnie wyglądają te kombinacje, że ja sobie przechwytuję, że coś robię tutaj, tak, i ten, jak obaj się na to umawiamy. Natomiast jeśli obaj walczymy, jesteśmy w tym dystansie i chcemy się zabić. I kurde, trochę remis, nie? A to nas nie satysfakcjonuje. A nawet się nie staraliśmy, tylko tak na odpierdziel sobie pomachaliśmy teraz rękami, obaj zginęliśmy, tak? Ja tu ładnie dostałem, to tutaj jest trochę taki grubszy naczyń krwionośnych, pękerz, nie ten, tak? Także w ogóle nieciekawie obaj skończyliśmy. Więc widzicie, że zabawa w tym dystansie, w te wszystkie takie fajne sobie tutaj te rzeczy, właśnie, to się nie sprawdza. Nie sprawdza się w walce. Jest zastosowanie tego, czemuż to służy. Czemu to służy? Żeby szybciej reagować w tym dystansie, który jest najgorszy możliwy. Żeby szybciej móc z tego jakkolwiek przechwycić, cokolwiek zrobić, wyjść albo, wręcz odwrotnie, cokolwiek zrobić i wejść. Byleby nie zostać w nim. Żeby tak. Od razu wyrobić pełne automatyzmy, byleby nie zostać tutaj. Żeby tutaj, kiedy nie ma czasu na nic innego, pracować z automatu, a nie zastanawiać się, może jak tą rękę przechylić, tak. A tu może to pracować, tak? W tym dystansie sami wiecie, jest tutaj, nie ten, bo ja próbuję gdzieś wyrwać, sami będziemy to robić. Tego nie trzeba uczyć, z tym nie trzeba szkolić, to ludzie robią sami. I ten dystans najgorszy z możliwych, bo to jest loteria, to jest po prostu totolotek, tak? Nawet gorzej. Najbezpieczniej jest tutaj, tak? Drugi najbezpieczniejszy dystans jest zwarcie, gdzie mamy jakąś tam kontrolę. Tu jest najgorzej. Więc te tyle tutaj powinny być używane i na Filipinach w tym kontekście są używane, żeby umieć tu sobie poradzić, ale po co? Albo po to, żeby przekierować jego rękę z ostrzem, albo ją zablokować, czy przyłomić, tak? Wyrwać rękę, nie mogę wyrwać ręki, to mamy różne sztuczki, były na szkoleniu, na przykład głową sobie uderzę i jednak wejść, ciągnąłem się w czoło jego ostrzem, wyrwa, ale tam go trochę po jajkach posmierałem, albo żeby być tutaj, hop, oderwać się i znowu być w tym dystansie, po co? Po to, żeby uciec. Bo jeśli mówimy o obronie, koniecznie samoobronie, pokażę, zwycięstwem dla mnie jest co? Powrót do domu z jak najmniejszymi uszkodzeniami ciała. To jest dla mnie zwycięstwo, a nie to, żeby on tam się wykrwawiał. Jeśli taka będzie konieczność, okej. Okay. Natomiast nie jest to celem samym w sobie, zwłaszcza, że właśnie jak nie trzeba, to po co sobie jeszcze dodatkowe kłopoty na głowę ściągać. Więc jeśli widzicie kogoś, mistrza galaktyki i okolic, z 500-letnim doświadczeniem, magika drogi, ostrza, noża, zabijania komandosów i w ogóle super, hiper, taktikal, w okularkach i w czymś tam i wszystko jest tu, to warto też liczyć. I ta osoba twierdzi, że to jest realna walka nożem, to pierdoli głupoty i naraża was na śmierć.
Albo swoje problemy również po wyleczeniu się. Śmiało, śmiało. Drużyna wychodzi po tym z szatni, my lecimy dalej. Więc to nie jest to nie są realia walki. Realia walki są takie, że albo on został zaskoczony gdzieś tam. Patrz, Angelina Jolie. To są realia walki, albo jak nie został zaskoczony, tak, wyciągam nóż, on też wyciągnął swój i mamy pojedynek tutaj. I teraz bardzo ciężkie dla mnie jest pójście za taką strategią, nie uciekaj, za taką strategią, żebym ja przyszpilił jego rękę i go tam pompował, czekaj, pompował go za darmo. To fajnie wygląda w teorii, jak najbardziej się z tym zgadzam, tak jest idealnie, tak, bo teraz tą rękę ma nieruchomą. Ale ja muszę najpierw dojść do niego, tak, czyli pracujemy. Już dostałem cięcie, tak? Już, chcesz łapać jego rękę? Już. Uwaga, uwaga, kamera jest. No kamera jest, mogę się zjeść. A nie tak, byle tylko nie zacznąć. Uprzejmy jesteś. Tak? Czyli tu chcę złapać od niego rękę. O, już, kurde, tętnica udowa się poszła paść. Tak? To jest bardzo trudne, jest ograniczona liczba sytuacji i pewne warunki muszą być spełnione, w których ja będę szedł do klinczu, do zwarcia. Wybranie tego tak o, bo tak, jest czystą głupotą, wręcz kretynizmem, świadczy dla mnie o ciężkim upośledzeniu umysłowym. No niestety, niestety, bo tu jest prosta kosa, wyrwie rękę, pchnie, wejdę w ten nóż. To jest bardzo trudne. Kiedy tak mogę robić? Czy mogę wtedy, kiedy jestem do tego zmuszony? Czyli jak już się zaczęło blisko, ja muszę tu coś, nie wiem, już mnie może dźgnął, albo założyłem na ostatnią chwilę, tak? To wchodzę, coś robię, staram się tutaj działać. Albo jeśli nie mogę uciec, chłop jest tak dobry, że gdzieś nie trafia, to ja widzę, że kurde, nie dam rady z nim wygrać w ten sposób, po prostu sekunda po sekundzie mnie pokroi na plasterki. Wtedy szukam otwarcia jakiegoś, akurat za którym jest ciężkie wiązane to, że chodzi o popełnienie jakiegoś z błędów, czyli zamarkowałem jego, zamarkowałem cięcie, zabrał rękę w ten sposób, teraz wchodzę i szukam jakiegoś błędu i modlę się o niego. Inaczej nie wchodzę w bliski kontakt na nóż. Bo skończy się to dyszlem. Tak, ktoś w panice. Wystawi rękę i ja szukając tej i jestem ugotowany. Nie można tak robić, nie można, znaczy można tak uczyć, bo uczą. Robienie ale jest to wysoce, tak, ale to jest wysoce nieodpowiedzialne, bo nikt z wyjątkiem nas nie przyjdzie potem do sądu, żeby złożyć zeznania w waszej sytuacji, jeśli wy użyliście noża w obronie koniecznej, żeby stanąć za wami. Oczywiście, jeśli wszystko zrobiliście zgodnie z naszym przekazem, nikt inny. Wszyscy się wypną. Dlaczego? Bo wiedzą, że to są tylko bzdety na pokaz. No i oczywiście nóż jest absolutną, absolutną ostatecznością. Jeżeli macie się bronić, to przede wszystkim nie nożem. Nóż jest ostatnim, ostatnią deską, ostatnim narzędziem do wyboru. To jest naprawdę ważne. Nóż ma bardzo małą moc obalającą i ludzie nie czują tych trafień. Stąd nawet jeżeli ktoś został trafiony, nawet jeżeli został trafiony bardzo źle, dalej może zrobić mi krzywdę. Nie jest to optymalne narzędzie, jeżeli chodzi o obronę, są lepsze. W pierwszej kolejności ale nóż tylko przy znacznej dysproporcji sił jestem bardzo mały. Jakiś turniej atakuje, tak, wyciągam nóż, bo tylko to może wyrównać nam szansę, tak? W większości wypadków nóż nie będzie pierwszą opcją do użycia do obrony, bo zwyczajnie nie będzie potrzebny, a często będzie to bardzo zły wybór ze względu na różne konsekwencje. Także to tyle. Nie pchamy swojego systemu, ja swojego, Artur swojego, naszego wspólnego. Pchamy, przepychamy, realia. I testowanie. Sprawdzajcie to sami. Pytajcie się ludzi, czy chcą sparować. Sprawdzajcie to również oporowo. Każdą czy technikę, czy w sparingu, czy po prostu z oporem. Tak, żeby, nie wiem, chcąc zrobić zbicie, popróbujcie na pełnej prędkości, na bezpiecznych atrapach, czy jesteście w stanie to zrobić. Będzie dużo gorzej, jeżeli ktoś was zaskoczy. Będzie dużo gorzej, jeżeli będziecie zdenerwizowani. Jeżeli nie jesteście czegoś w stanie zrobić, w bezpiecznych warunkach, na bezpiecznych atrapach, naprawdę chcecie próbować to zrobić w życiu? No, jak trzeba, to trzeba próbować, ale może jednak coś mądrzejszego? Jeśli instruktor nie chce z wami sparować, zły znak. To od razu wyjdzie się i wyjdzie, bo znaczy, że ściemnia. No chyba,
że ma, nie wiem, koło 50, może z nami nie sparować. Nie dotyczy Filipin, bo tam po 70 i tak was pokroją. Tak. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mając 30, 40 lat, dla mnie nawet 50, odmawiał wam sparingu. Albo że w danym klubie się nie sparuje. Albo że się nie sparuje, albo że my tylko śmiertelne trafienia i sparing na atrapy miękkie jest bez sensu i coś. Atrapy miękkie są często o wiele bardziej życiowe i o wiele bardziej realistyczne, bo twardym nożem, takim zupełnie metalowym, mogę odbić kogoś pchnięciem, odbić siebie od kogoś pchnięciem, podczas gdy ostrzy nóż wejdzie. Stąd, jeżeli sobie ładnie na przykład podetknę kogoś rękę, samym sztychem, no to w życiu ja owszem zaciąłem, a on mnie, no jeszcze gorzej. Także jest dużo takich niuansów, o których wiedzą ludzie, którzy mają pojęcie o temacie. Także realia, wyznaczniki prawne, psychologia, bo wiele osób jest ciężko kogoś uderzyć, a co dopiero użyć noża. I testowanie pod presją, sparing musi być. Jak nie ma któregoś z tych elementów, muszą być wszystkie. Jak któregoś z tych nie ma, to ten trening jest bez sensu, jest oszukiwaniem was, nabijaniem w butelkę. Tyle. Niuansów tu jest ogromna, moglibyśmy tu godzinami nawijać tak naprawdę. Już tam chyba jest godzinami. Bo wcześniej jeszcze mieliśmy. Jaki czas mamy? 11 minut. 11, kurde, ale się wyrabiamy. Ja myślałem, że już 20 lekko. Dobrze, to mamy dobry czas. Także, kochani, zapraszamy. Kolejne spotkania z nami. Przede wszystkim i zapraszamy do treningu, natomiast mądrego. Muszą być te wyznaczniki w klubie spełnione. Muszą być realia konfliktu, psychofizjologiczne, taktyczne i musi być sparing z trenerem, też przede wszystkim z trenerem. Jak tego nie ma, to znaczy, że jest popelina. I bądźcie bezpieczni. Zawsze. Zajebiście.